Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Wokusia. Szymas. Oraz nasi goście. Zapraszamy. 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 Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jako, że powracamy do tematu potężnego Thora, to powinien być ze mną dzisiaj tutaj Misty, ale ktoś chyba go przejął, jakiś mroczny elf, i w jego zastępstwie będzie tutaj ze mną na temat tego komiksu rozmawiał. Przywitaj się, drogi kolego. Witajcie, śmiertelne istoty z Midgardu. Oto ja, Mikael, mroczny elf na usługach Lorda Fey. Dziś rozmawiać będę ze śmiertelnikiem Jerrym o komiksie Potężna Thor, wstrętnej, odrażającej propagandzie antyelfie. Tak, propagandzie antyelfie, i tak jak słusznie zauważono, Potężna Thor. Powracamy do tej serii, zbieraliśmy się długo do tego, głównie z mojej przyczyny, ponieważ ja miałem przerwę trochę w nabywaniu komiksów i dopiero niedawno ten tom trafił w moje ręce. To jest tom zatytułowany Thor Wojny. Kolejny w sumie krótki tomik, ta seria o potężnej Thor w sumie się tym charakteryzuje, że sporo tych albumów ma pięciozeszytowy format. Tutaj dostajemy zeszyty od 20 do 23 oraz wchodzi nam zeszyt 700, czyli też zaliczamy to przejście na nową, starą numerację, jak mieliśmy chociażby w przypadku Doktora Strange'a wcześniej z tym do czynienia. No i powracamy do całej tej głównej historii, w której poznajemy losy Wielkiej Wojny, którą właśnie, czy za którą odpowiada Malekith i który podbija kolejne światy, a potężna Thor i nie tylko, no bo także niegodny Thor i różni inni superbohaterowie próbują temu wszystkiemu jakoś tam zapobiegać. Na koniec poprzedniego tomu pojawił nam się nowy Thor, jak się można domyślać, dlatego że tam była ta historia związana z tajemniczym Mjolnirem, który pojawił się w zasięgu wzroku niegodnego Thora Odinsona. Ktoś podniósł tenże młot, no i będziemy mieli tutaj dalej ten wątek rozwijany właśnie tego tytułowego Thora Wojny. Ale zanim o tym, trafiamy do kolejnej krainy, tym razem do Królestwa Krasnoludów, które to królestwo staje się azylem dla elfów, którzy w związku z wojną i właśnie z najazdem Malekitha musieli się ewakuować ze swojego królestwa, no i do obozu dla uchodźców, że tak się wyrażę, no ale w sumie chyba dosyć adekwatnie, pojawiają się wysłannicy z Asgardu, którzy chcą porozmawiać na temat tego, jak ten obóz ma funkcjonować, jak ci uchodźcy sobie funkcjonują. No i tenże obóz, to królestwo zostaje zaatakowane przez popleczników Malekitha. To jest jakaś taka ognista, lawowa rasa, która spopiela wszystko. To doprowadza do tragedii, no i pojawia się właśnie ten tytułowy Thor Wojny, który postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dzierży ten tajemniczy Mjolnir, który jest napędzany, można powiedzieć, nienawiścią i dąży do zakończenia wojny, ale poprzez anihilację, eksterminację wszystkich przeciwników. No i to oczywiście będzie miało konsekwencje. My śledzimy perypetie wokół tego tajemniczego Thora Wojny, będziemy mieli okazję poznać jego tożsamość, będziemy mogli śledzić to, jak potężna Thor zareaguje na tęże postać, no i dochodzi nam tutaj do kolejnego jakiegoś kryzysu, poznajemy kolejny fragment tej większej historii, no i można powiedzieć, że to już jest takie podprowadzenie pod ten ostateczny finał całej tej serii, no bo ostatni tom już za pasem, bo w maju pojawi się kolejna odsłona i to już będzie tom zatytułowany dosyć bezpośrednio Śmierć Potężnej Thor. Ale zanim o tym,
No to przejdźmy do zawartości tego numeru. Oczywiście scenarzysta tutaj się nie zmienia, jest nim Jason Aaron. Za rysunki odpowiada Russell Dauterman i Valerio Citti. I to jest dwójka, która rysowała te zeszyty od 20 do 23 włącznie. Natomiast ten zeszyt 700, on jest wizualnie dosyć szalony, bo tutaj się rysownicy zmieniają co kilka stron, ale o tym, dlaczego tak jest i jak to wypada, to sobie porozmawiamy, jak do tego 700 zeszytu dojdziemy. Najpierw te cztery zeszyty, które zamykają nam historię Tora Wojny. No to mój mroczny elfie, jak ci się podobał ten tom, ta kolejna odsłona serii o potężnej Tor? Zaiste. Nim zacznę ten temat, muszę wspomnieć o tym, iż do Svartalheimu, gdzie mieszkam, pod władzą miłościwego nam panującego Lorda Malekita, Egmont wysyła swoje przesyłki z bardzo dużym opóźnieniem. Jest to wysoce niefortunne, choć gdy wziąłem do rąk ów element propagandy antyelfiej wymierzonej w naszą rasę, me wszystkie myśli spłynęły wokół niesamowitych rzeczy, których mógłbym doświadczać w tym momencie, czytając to, nie czytając tego komiksu, albowiem, nie wiem czy szanowni słuchacze wiedzą, ależ ów midgardzki śmiertelnik, z którym prowadzę właśnie ten podcast, znany jest tu w naszej krainie jako Jerry Złotousty. Jerry Złotousty jest bowiem niezwykle śmiertelnikiem, który dorównuje Lokiemu, jeśli chodzi o perswazję, albowiem nigdy nie miałem zamiaru brać do rąk tego komiksu. A jednak ów Jerry Złotousty od lat namawia mnie do kupowania, czy też pozyskiwania innymi środkami, elfimi, elfią magią, kolejnych tomów tego komiksu. Choć nie jest to w moim przekonaniu komiks dobrze oddający złożoność i wspaniałość mojej rasy. Przechodząc jednak do rzeczy. Nie, dobra, to już był zbyt długi żart, tak? To jestem ja. Porozmawiajmy już może bez tego całego anturażu. Po prostu bawię się nowymi filtrami zmieniającymi głos w czasie rzeczywistym. W tym tomie Potężny Tor podchodzimy już powoli do finału. Widać, że to wszystko kumuluje się. Mamy ten numer, który to był 700, tak, chyba? Tak. Który jest takim kamieniem milowym i on jest tutaj trochę ustawiony jako taki zwrot, który ustawia nam całą opowieść już prosto w kierunku finału. Jednakże nagle wyskakuje nam ten nowy Tor. Mało mamy rozwoju tych dotychczasowych wątków. Wydaje mi się, że te wątki, na przykład wątek Jane trochę stoi cały czas, chociaż ona tam trochę zmienia swoje status quo, tam trochę była wcześniej tą posłanką, czy zasiadała w tej radzie i teraz zrezygnowała z tej rady, ale generalnie rzecz biorąc jej stan cały czas jest taki sam. Ona umiera, ona musi współdzielić swoje zdrowie swoje zdrowie z losem torów, w tym sensie z jej obowiązkami bycia torem i to odbija się na niej cały czas odbija się negatywnie właśnie na jej życiu. I to się nie zmienia. To mamy od kilku tomów cały czas to samo status quo. Ono pozornie się zmienia, bo tam Jane trochę musi udowadniać, że jest godna tego młota cały czas, a trochę już wielokrotnie udowodniła, więc to się tak średnio według mnie trzyma kupy. Ale to nieważne. Ważne jest to, że teraz dostajemy zupełnie nowy wątek. On tak wchodzi trochę niespodziewanie. Chyba, że coś przegapiłem wcześniej, że mamy tego, jak on się nazywał, ten Wolfstag. Tak, no jeden z tych trzech wojowników, którzy no, są istotnymi postaciami w mitologii Tora, znaczy w mitologii komiksowej Tora. On, wydaje mi się, że ta jego zmiana jest strasznie taka losowa. Tak, nie była niczym zapowiedziana. Tak jakby Aaron po prostu pomyślał sobie, okej, muszę coś zrobić, żeby wypełnić te cztery zeszyty, to muszę coś wymyślić. I nie ma tutaj takiego na przykład prostowania wątków zarysowanych wcześniej, albo takiego budowania, takich bardziej nadawania rozpędu tej opowieści przed finałem, jak można by się spodziewać, tylko po prostu mamy tego Wolfstaga, który nagle złapał ten dziwny, obcy młot i po nieudanej próbie uratowania elfich dzieciaków odbiło mu trochę, więc lwią część tego numeru zajmuje nam właśnie ten kryzys.
Znaczy, no to niestety to co mówisz, to jest problematyczne, przy czym raz, no coś tam jednak już mieliśmy podprowadzane właśnie pod ten wątek tego Tora wojny, no bo ta historia młota, ona nam już się tam wcześniej przewijała, i dwa, tak jak się zgadzam, że tutaj tego rozwoju postaci, czy to Jane, czy potężnej Thor, jest zadziwiająco niewiele, bo ona w zasadzie można by nawet powiedzieć, że przez znaczną część tych pierwszych czterech zeszytów to robi gdzieś tam za tło, to tutaj też trochę to jakoś mimo wszystko jest poprowadzone. Nie mamy te wątki, czy rozmowę Jane z Odinsonem, mamy później rozmowę Odinsona też z naszą agentką, która przyjęła obowiązki potężnej Thor w Radzie i zasiada jako ta senatorka z tą Lady Solomon. Także tu są takie okruszki, tylko po prostu, no nie wiem jakie jest twoje wrażenie, ale to trochę ginie, nie? Że chciałoby się więcej tego wszystkiego. Czyż nie? Tak, znaczy ja absolutnie się zgadzam. Chodzi o to, że ten komiks jest rysowany właśnie jako taka cała ta seria Arona, o której rozmawiamy już od chyba roku, ponad roku. Dobrze liczę? Chyba tak. Ciężko pamiętać. I to właśnie jest budowana taki wstęp do takiej epickiej walki, nie? Gdzie jest to starcie tytanów, Malekith powoli, wiesz, gromadzi swoje wojska tutaj. Asgard i Midgard muszą się jakoś stworzyć jakąś taką unię przeciwko nim, takie wiesz, takie trochę Rivendell. I co się okazuje? Okazuje się, że ten komiks meandruje, bardzo meandruje. Nagle, nie wiem, tu schodzimy w jakieś retrospekcje dziwne, tutaj nagle zajmujemy się tym Volstagiem, tu jeszcze mamy jakieś, Thor Żaba się pojawił nawet w finale, co znaczy, tak jakby Aron próbował budować te opowieści, znaczy próbował jednocześnie budować bardzo spójną opowieść, ale też z drugiej strony mamy tego Arona, który po prostu jedzie strumieniem świadomości i wrzuca do komiksu wszystko, co mu przyjdzie do głowy. To mieliśmy to w Doktorze Strange'u, tam wypadało to całkiem fajnie, a tutaj nie mogę się oprzeć, że tutaj trochę Aron sabotuje własną opowieść, ponieważ odnoszę wrażenie, nie wiem jak to wyglądało z jego perspektywy, ale odnoszę wrażenie, że on miał bardzo luźno zarysowaną tę historię i teraz, kiedy przyszło już do tego kluczowego punktu zwrotnego, do tego momentu, wiesz, tej ciszy przed burzą trochę, to on nie wiedział, co robić, więc zrobił to, co zwykle robi, czyli strumień świadomości. No, ja tu największy problem właśnie mam nawet nie z tymi dziwnymi pomysłami, bo ja osobiście właśnie lubię to, że Aron ma te swoje odpałowe momenty, gdzie serwuje jakieś dziwactwa, tym bardziej, że w zasadzie poza takim pewnym szaleństwem, które dostajemy w tym 700 zeszycie, mówię o nim troszeczkę, myślę, jeszcze zaraz porozmawiamy, to wydaje mi się, że te pierwsze cztery zeszyty, one są dosyć spójne, nie? I one, wiesz, nawet mi się wpisują w całą tę narrację, bo one z jednej strony nam wpisują się w kontekst cały ten wojenny, no bo mamy z jednej strony gdzieś tam przewijającego się Malekita, który kolejne armie pozyskuje, z drugiej strony mamy właśnie pokazane konsekwencje tej wojny i to konsekwencje takie bezpośrednie właśnie w postaci tych uchodźców i zaangażowania też kolejnych raz po tej pozytywnej stronie, że się tak wyrażę. Z drugiej strony mamy pociągnięte te wątki z tych wcześniejszych numerów właśnie, jak chociażby czy te wątki osobiste Jane Foster, czy ten wątek tego Tora wojny i tego młota z tajemniczego, który gdzieś tam nam już wcześniej bruździł. Tylko ja mam z kolei taki problem, że to mówię, nie pierwszy raz mi się wydaje, że to jest trochę tak, jakby Aron dostawał za mało miejsca. Nie, że mówię, nie wiem dlaczego ta seria jest tak w tych trade'ach podzielonych właśnie po 5 zeszytów przeważnie, bo ja takie mam poczucie, że trochę tu brakuje takiego tlenu, że wiesz, że w tych nawet takich komiksach, jak mieliśmy do czynienia właśnie z Aronem w przypadku Doktora Strange'a, to pomimo tego, że on miał tam odpałowe straszliwie pomysły,
to tam miałem poczucie, że wiesz, miał moment takiego oddechu, że był na przykład jakiś zeszyt trochę spokojniejszy, gdzie można było pobyć z tymi postaciami, można było jakoś tam je rozbudować, a tutaj to nie ma na to zeszytu, tylko to jest dosłownie parę stron, nie? Gdzie on musi się zamknąć w jakiejś tam jednej scenie takiej trochę spokojniejszej i znowu mamy popchnięcie wielkiej akcji, bo w kontekście jakby tego, że to jesteśmy przesunięci już pod sam finał, to akurat ja ci powiem, że na razie cały czas ja się zastanawiam, na ile to jest budowane świadomie, a na ile to jest właśnie, tak jak mówisz, że to jest takie już trochę puszczenie się w ten strumień świadomości, bo ja cały czas mimo wszystko odnoszę wrażenie, że to jest rozpisana historia. W tym sensie, że no, mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że nam te różne wątki będą się sklejać. Że wiesz, że to, że tam teraz mamy tego Tora Wojny, to, że mieliśmy wcześniej ten konflikt ze Shi'ar i tak dalej, że to będą takie rzeczy, które nie pozostaną bez konsekwencji w finale tej Wielkiej Wojny. Tym bardziej, że to też jest tak, że no ten tom ostatni potężnej Thor to nie jest w zasadzie koniec tej historii, nie? Bo z tego co ja tam gdzieś sobie spojrzałem na linię czasu, no to zanim my dojdziemy do tego wydarzenia, które będzie nam puentowało całą tę historię, to chyba jeszcze oprócz tego tomu potężnej Thor będą jeszcze dwa pośrednie, więc to jeszcze jest po prostu naprawdę długa rozbiegówka, nie? I to mnie bardziej dziwi, że z jednej strony no przecież on budował teoretycznie tę historię, patrząc na Thora, potężną Thor i te wszystkie inne rzeczy dookoła przez no, lata, a z drugiej strony no, brakowało tutaj czegoś, co by się wydawało, że w takich długich seriach powinno mieć miejsce, czyli właśnie, wiesz, spokojniejszych zeszytów budowania postaci, budowania relacji, bo to jest naprawdę strasznie wybuchowy tom, straszne wybuchowe cztery zeszyty. Niestety, ale właśnie zauważyłem, Aaron wprowadził dużo postaci, o których mówi nam, że będą kluczowe. Jane Foster wiadomo, Thor wiadomo, ten Thor wiesz. Niegodny chwilowo. No, tak, Chris Hemsworth, agentka Solomon. Malekit, nie? I okej, te postacie są na arenie. Loki przecież, nie? Nawet Loki tutaj też dostaje jakieś tam kilka scenek, nie? One są wprowadzane, jest zarysowana ich funkcja, wiadomo. I każde z nich ma zarysowaną rolę i to jest przez wszystkie te tomy jest ta sama rola i tak naprawdę niewiele się dzieje w tej kwestii. Tylko na przykład, nie? Że Jane jako nowa Thor, okej, ale ona broni tego statusu z tej nowej Thor przez już, nie wiem, 6-7 zeszytów. I to cały czas jest to samo. Ona nie wydaje mi się, żeby rozwijała jakieś znaczące dla fabuły relacje z innymi postaciami, raczej znaczące dla jej rozwoju. No, można się kłócić, bo jak cały czas ten rozwój meandruje. Agnetka Solomon jest wprowadzona jako ten łącznik z Midgardem, nie? I ona jest sobie tym łącznikiem i też nie bardzo niewiele się z nią dzieje. Ten Thor, poprzedni Thor jest wprowadzony właśnie jako ten taki syn marnotrawny, który musi wrócić do domu. Tak trochę w metaforycznym sensie, ale i on też te właśnie tak trochę się, no trochę siedzi i trochę jest w tym paradygmacie od wielu tomów i mamy tego Malekita, który też robi to co złoczyńca i cały czas tak jakby tkwi w tej samej sytuacji. Kurczę, jakby to opisać? Tak jakbym ci dał, nie wiem, drugi tom, nie? Potężny Thor i ten tom, to podejrzewam, że nie miałbyś problemu ze zrozumieniem tego tomu, czytając na przykład tylko pierwszy i drugi, ponieważ tak naprawdę status quo nie zmienia się w żadnym znaczącym stopniu. No tak trochę jest, że w zasadzie po tych dwóch tomach pierwszych, kiedy tam mieliśmy sporo tych przetasowań, jeżeli chodzi o postaci, no to już teraz tak akcja trochę idzie innym torem, nie? Innym torem. Chcesz powiedzieć, że inny tor prowadzi tę akcję. No tak, zabawnie to wyszło w sumie. No dobra, ale no to skupmy się. Mamy tego Volstagga i on jest tutaj trochę gwiazdą tego tomu. Wydaje mi się, że on był sam w sobie on był całkiem ciekawie prowadzony. Nie? Bo pokazano, najpierw ustalono jego charakter, nie? Że taki trochę żarłok, taki odrobinę komediowa postać, to jest to, co o nim wiemy już od dawna. I tutaj on został wplątany w sytuację, w której doświadcza naprawdę wielkiej traumy. I ta trauma go łamie. I w momencie tego załamania on dostaje do ręki ten młot i staje się kolejną inkarnacją Thora, istniejącą tak samo jak poprzedni, znaczy jako równoległe do niego. To ci się podobało?
Czy ci się nie podobało? Moim zdaniem to było dobrze zrobione, wyegzekwowane i sam ten pomysł mi się dosyć podobał. I to, jak to było prowadzone, moim zdaniem to było fajne. Bo wiesz, bo to jest trochę tak, że Aaron w ogóle w całym tym swoim ranie, w całej tej przygodzie z Thorami, to mam wrażenie, że ta wariantowość tej postaci to jest jeden z motywów przewodnich całej tej serii. I wydaje mi się, że tutaj to działało, bo to po prostu było fajne na kilku poziomach. Raz, że ta postać była nieźle poprowadzona i samo to zarzewie całej tej sytuacji było w porządku. Dwa, że w sumie to też było dla mnie ciekawe, że wiesz, że mamy do czynienia z zupełnie innym Thorem, z taką postacią, gdzie my widzimy trochę, czy możemy spojrzeć na to, kim ten Thor mógłby się stać, gdyby no właśnie kto inny podniósł młot, nie? Nie tak jak tutaj mamy Jane Foster, tylko właśnie no ktoś, kto ma zupełnie inne cechy charakteru, nie? Że jakby tak jak tutaj często się to przewija, nie? Że sam ten młot wybiera sobie tego nosiciela. Ale to nie jest tak, że ten młot będzie generował te same cechy u tych, którzy go podniosą, nie? Tylko po prostu no jednak jest tak, że te cechy charakteru nosiciela, one będą też odzwierciedlały to, jak on będzie działał, jak on będzie funkcjonował w tym otoczeniu. I moim zdaniem to było spoko. Tym bardziej, że w sumie też było ciekawe w kontekście, wiesz, tego wpisania w ten konflikt wojenny i też ta rasa w sumie była no, jakoś tam interesująca, że akurat ten konflikt miał charakter taki, wiesz, trochę z podtekstem, nie? Że to była ta rasa, która też na tej nienawiści cały czas funkcjonowała i się opierała. No, dla mnie to było spoko. A jak ty to oceniasz, cały ten wątek? No bo mówisz, że sama postać okej, okay, ale cała reszta? Bardzo dobrze. W sensie, znaczy, ja mam dość złożone zdanie. Ta historia sama w sobie bardzo mi się podobała. Ona była fajna, ona była emocjonalnie dobrze rozegrana, fajnie poprowadzona i znacząca. I dla postaci Wolstaga naprawdę bardzo przyjemnie mi się to czytało samo w sobie. Mam tylko wątpliwości, czy to powinien być rozdział w serii Thor, czy raczej oddzielna miniseria. Mhm. Wydaje mi się, że jako miniseria sprawdziłoby się znacznie lepiej, ponieważ no, to jest historia Jane Foster, z tego co nam Aaron mówi od tych 6-7 tomów. A tutaj w ogóle na cały tom, na gigantyczną część całego tomu przejmuje nam rolę, znaczy no, przejmuje rolę pierwszoplanową zupełnie inna postać. I okej, ta historia jest fajna, ale przez to znowu mamy to, że tak jakby Aaron nie chciał pisać Jane Foster, tylko chciał pisać o wszystkim innym, tylko nie o niej. I stąd te wszystkie, wiesz, występy gościnne, stąd ten Loki, stąd całe to rysowanie wojny, ponieważ wydaje mi się, że on miał fajny pomysł wyjściowy na Jane Foster, czyli że ona umiera na raka, a przez to, że zmienia się w Thora, jej przebieg leczenia jest no, strasznie zaburzony. I to było fajnym źródłem dramatu, ale to jest dobry punkt wyjścia, to nie jest cała fabuła. I nie wydaje mi się, żeby Aaron miał fabułę dla tego dobrego punktu wyjścia. I to wydaje mi się, że ten kwestia tego, że cały ten tom został poświęcony Wolstagowi, prawie cały, to jest też jednym z przejawów tego, że Aaron nie wie, co robić z główną bohaterką, więc zajmuje się wszystkim innym, tylko nie nią. Czy wiesz co, tu ja się zastanawiam cały czas, gdzie nas to wszystko doprowadzi, bo dla mnie na przykład ten tom i w ogóle jedną z takich melodii całego tego pomysłu z potężną Thor, to jest trochę reakcja otoczenia i różnych postaci na potężną Thor i to, jak ona, albo jako Jane Foster, albo jako potężna Thor, kształtuje rzeczywistość wokół niej. I wydaje mi się, że o tyle ja bym polemizował, czy wiesz, czy wyrzucenie na przykład tej historii do miniserii osobnej byłoby dobrym pomysłem, że wydaje mi się, że tak jak potężna Thor jest tutaj tłem, to ona jest fundamentalna dla no, jakiejś tam przemiany, która się w tym torze wojny, czy w Wolstagu dokonuje.
I no po prostu ja się cały czas zastanawiam, wiesz, na ile to będą takie rzeczy, które my teraz dostajemy i jeszcze nie znamy szerszego kontekstu, a one powrócą, a na ile to jest właśnie taki przerywnik. I ja trochę pewnie gdzieś tam za kilka miesięcy, kiedy mam nadzieję, że się spotkamy już na podsumowaniu całej tej wielkiej wojny, to pewnie trochę od tego będzie zależało, jak ja będę oceniał całą tę serię, nie? Czy wiesz, czy się okaże, że jednak to były takie ślepe strzały i właśnie takie meandry, które nas do niczego nie prowadziły, a na ile to było faktycznie przemyślane i to wszystko nam będzie wracało, nie? No bo tutaj nawet właśnie to co ja mówię, to jest, wiesz, wpisuje też w te dialogi właśnie z Odinsonem, czy później to, jak Odinson działa właśnie, czy w kontekście z agentką Solomon, czy właśnie chociażby w tym 700 zeszycie, gdzie to znów w sumie on przejmuje dla odmiany pierwsze skrzypce, tak jak wcześniej Wolfstack to robił. No to w zasadzie tyle i to myślę, że możemy pomału chyba przejść do tego 700 zeszytu, chyba że chcesz to jakoś tam skomentować jeszcze. Nie, chyba omówiliśmy już wszystko. Należyty sposób. No to dobra, to mamy te cztery zeszyty, które mają opowiadać nam o tym torze wojny i dostajemy później zeszyt 700. No raz okrąglutki, dwa, no mamy zmianę numeracji na tą nową, starą. To odsyłamy do podcastu ewentualnie o Doktorze Strange'u, żeby już nie powtarzać, o co w tym wszystkim chodzi. No i tutaj z kolei powracamy na chwilę do Odinsona, dlatego że widzimy naszego Tora Niegodnego, który zostaje niejako oddelegowany albo sam udaje się, aby pomóc tkaczkom, które przędą wici losu do strażnicy Norn u korzeni Drzewa Światów, ponieważ Malekith na drodze swojego podboju no zdecydował się, że trzeba przypuścić atak właśnie na strażnicę Norn, bo przejęcie strażnicy, pokonanie, uśmiercenie tych przędek, które nici losu przędą, no to otworzy mu drogę do wszystkich królestw i to będzie taki ostatni punkt przed wielką bitwą i podbiciem wszystkich światów. No i nasz Odinson decyduje się podjąć walkę, no i z jednej strony my widzimy atak właśnie na strażnicę i próbę obrony strażnicy przed atakiem wojsk Malekitha, z drugiej strony przez to, że tutaj jesteśmy u korzeni Drzewa Światów, czyli widzimy różne alternatywne ścieżki historii i przeszłość, przyszłość nam się miesza w jedno, no to ten 700 zeszyt to jest taka szkatułkowa opowieść i jest szkatułkowa i fabularnie, gdzie my widzimy losy Odinsona, widzimy losy potężnej Thor, widzimy losy Lokiego, właśnie tego Thora Żaby, kilku innych jeszcze inkarnacji postaci, bo pojawia się przecież jeszcze młody Thor, pojawia się jakiś tam... Jakaś futurystyczna wersja. Tak, futurystyczna wersja, wersja od z zarania dziejów, wersja z jakiejś tam dalekiej przyszłości, w szalonym fragmencie z Galaktusem i tak dalej, i tak dalej. Tych wariacji jest bardzo dużo i ta szkatułkowość, ona jest nie tylko fabularna, ale właśnie jest też odzwierciedlona w rysunkach, no bo tutaj rysowników mamy no chyba łącznie ze 20, którzy odpowiadają za te kolejne fragmenciki. Jak ci się to podobało i koncepcyjnie, i w kontekście wykonania? No bo to czuć, że to jest nietuzinkowy zeszyt w tej serii. Koncepcyjnie bardzo mi się podobało, bo ja właśnie lubię, jak jest coś takiego, że kilku różnych artystów pracuje przy komiksie, ale to, że to jest zrobione mądrze, że każdy z nich na przykład rysuje inny segment opowieści i to ma sens, że jest inny segment opowieści, bo na przykład rozgrywa się w innym miejscu albo opowiada o zupełnie innej epoce albo coś takiego. Ja to bardzo lubię. O ile oczywiście to jest zrobione sensownie z głową i te style nie są zbyt odmienne. Tu jest zrobione sensownie z głową i bardzo mi się to podobało. Strasznie trudno było nadążyć za fabułą, bo te wszystkie segmenty, one były trochę tak jakby porozdzielane narracyjnie, ale są połączone tematycznie. Znaczy, że prezentują odpowiedź na pytanie, co oznacza być Torem. I dzięki temu właśnie dostajemy taką fajną odpowiedź meta o tym, że no, o tym, o co chodzi w byciu Torem. I to było fajne. A że dostajemy jeszcze jedną ramową opowieść właśnie o obronie tych
no przędzarek, to jeszcze lepiej. Znaczy to jest, nie powiem, że się zakochałem w tym komiksie, w tym właśnie w tym 700 numerze, ale bardzo mi się podobał właśnie pod względem kompozycji. Mhm. No, ja się tutaj pod tym podpisuję. Dla mnie to było zaskakująco świeże i fajne doświadczenie, bo ci powiem, że jak zobaczyłem na otwarcie tomu te 20 nazwisk pośród rysowników, to się na początku trochę przeraziłem, bo to takie rzeczy mogą wyjść dobrze, a mogą wyjść bardzo źle. I no, miałem obawy, czy tutaj to będzie działało, tym bardziej, że no, ja trochę jestem przywiązany do Dautermana, jeżeli chodzi o rysownika głównego w tej serii, bo te jego rysunki są po prostu fantastyczne i no, tak, on jest i po świetny. Prostu wiesz, trochę miałem obawy, czy jak dostaniemy nagle innych, czy to nie będzie wybijało, a się okazało, że oni się naprawdę wywiązali tutaj z zadania powierzonego więcej niż dobrze, bo niektóre fragmenciki to są naprawdę takie no, malutkie perełki, nie? Jak właśnie mówię, mamy tę walkę chociażby z Galactusem i planetą Ego, albo mamy fragment rysowany przez człowieka, który rysuje no, ten komiks, który u nas też wychodzi, taki fantasy, teraz oczywiście mi wyleciało z głowy, Andrew McLean, i który ma bardzo charakterystyczną kreskę. No, to jest naprawdę fajnie poprowadzony komiks i właśnie o dziwo, pomimo tych wielu nazwisk i pomimo tej szkatułkowości, to ta fabuła jest jakoś tam taka no, koherentna, nie? To też jest w sumie ciekawe, nie? Że tych opowieści mamy tak dużo, a summa summarum one wszystkie jakoś tam wybrzmiewają i się sklejają. One się fajnie przeplatają i się no, komplementują tak, cały czas. Tak, no dokładnie tak. No, także no, dobra rzecz. A jak oceniasz właśnie od strony wizualnej? No bo fabułę chwalisz, ale uważasz, że tutaj rysownicy też dali radę? Cały tom czy ten 700? No ten i cały i ten 700 przede wszystkim, nie? No bo cały, to, czy większość, no bo to jest Dauterman, to wiadomo, nie? O całym tomie to nie będę się wypowiadał, bo to jest solidny, równy, bardzo wysoki poziom, który jest prezentowany w całej tej serii. Naprawdę ten komiks wygląda bajecznie i jest fantastyczny pod względem wizualnym. Od strony, znaczy ci poszczególni rysownicy, którzy pojawili się w tym 700 numerze, Aaron miał duże szczęście chyba, albo dobrych redaktorów swojej serii, bo oni naprawdę mają drastycznie różne style rysowania, ale wszystko jest na tyle dobrze zrównoważone, że nie ma takiego, wiesz, takiego momentu kubła zimnej wody, że nagle z super kreskówkowego przechodzi ci w super realistyczny, czy coś takiego. Wydaje mi się, że bardzo spójne kolory pomagają. Nie wiem, one chyba nie były kolorowane wszystkie przez jednego kolorystę. Nie, ale Matthew Wilson się pojawia, tak Dave Stewart się pojawia w kilku różnych segmentach na przykład. No, tu tak na szybko to patrzę, to nie wiem, czy tu Dave Stewart nie jest kolorystą dominującym w tym 700 zeszycie, bo on z tych kilkunastu segmentów, to widzę, że chyba w co najmniej czterech, no, czyli to w połowie segmentów Dave Stewart odpowiada, zakładam, za kolory, nie, więc no. A to możliwe, że zobaczył, możliwe, że dostarczono mu już strony innych kolorystów, on to jakoś fajnie zrównoważył w swoich segmentach. Nie wiem, nie chcę dywagować. Wiem, że efekt jest naprawdę bardzo dobry. Bardzo mi się podobał wizualnie ten komiks. To jest jeden z dość rzadkich przypadków, gdzie takie eksperymenty naprawdę dobrze wychodzą. No, to się pod tym podpisuje w pełni. No i na koniec tego 700 zeszytu mam jeszcze takie kilka rzuconych elementów, które nas mają podprowadzić właśnie do tego wielkiego finału. Bo pojawia nam się ponownie Mangok, który był zasygnalizowany tylko i wyłącznie w jednym z wcześniejszych tomów. Pojawia nam się Thanos po raz kolejny też w całej tej serii jako jakaś tam postać, która będzie miała do odegrania konkretną rolę. No i oczywiście mamy wątek Malekita, który też po raz kolejny dorzuca no i jakiś tam sukcesik mały na drodze do realizacji swojego wielkiego planu. No i tyle. No jak oceniasz w tym układzie całościowo ten tom? No bo tak jak wspomniałeś, trochę nam ta historia meandruje, ale czy jakoś jesteś nakręcony przed finałem potężnej Thor i czy czekasz Maja z wypiekami na twarzy, czy niekoniecznie?
Jerry, wiesz, ja czytam to tylko dlatego, że ty jesteś złotousty Jerry, który potrafi człowieka namówić na czytanie komiksu przez 7 tomów jednego autora, którego nawet niespecjalnie się lubi i ten komiks ale też ile się ty chwalisz, ja ci tu wytnę ci z tego podcastu tylko, ile słów pochwały padło pod adresem tutaj Arona i spółki. No chwalę, bo potrafię wskazać, że ten komiks tak na chłodno, tak wiesz, w cudzysłowie obiektywnie, jest dobry. Jeśli ktoś lubi tego typu opowieści, jak najbardziej, jest technicznie naprawdę dobrze zrobiony, fabuła jest no, poskładana sensownie, mimo wszystko, ale no to jest za dużo tego dla mnie w całej tej serii i w tym tomie również. To znaczy, historia jest prowadzona kompetentnie, ale nie, nic poza tym. Thor, główna bohaterka ma fajny punkt wyjściowy, ale nie ma fajnego rozwoju. Sytuacja ma fajny punkt wyjściowy, ale nie ma fajnego rozwoju. Zamiast tego mamy ten wiesz, to aronowskie bajdurzenie, o czym mu tylko ślina na język przyniesie, wiesz. To jest strasznie... To nie jest moja dynamika. Ja rozpoznaję, że to jest dynamika dla wielu osób i naprawdę doceniam ten komiks, że... Znaczy, jeśli ktoś go lubi, to nie uważam tej osoby za pozbawioną gustu, bo rozumiem, jest w nim dużo do lubienia. Po prostu ja osobiście... Nie, jest okej, okay, można go... Jest strawny. No, ja ci powiem, że bawię się na nim cały czas nieźle, chociaż ta przesada trochę zaczyna mnie przytłaczać, bo tak jak słusznie powiedziałeś, nie, że tutaj jest tego wszystkiego trochę za dużo i ja naprawdę bym chciał trochę pobyć z tymi bohaterami, tak wiesz, na spokoju. Ja rozumiem, że tu się rozgrywa wielka wojna i może to nie jest dobry moment, żeby szukać jakiegoś wyciszenia, ale coś takiego było, by mi się mimo wszystko przydało, bo te naprawdę tam dwie, trzy strony jakiegoś spokoju takiej względnego pobycia z tymi postaciami, to jest troszeczkę za mało, nie? Trochę mi tego brakuje, no ale jestem bardzo, bardzo ciekaw, gdzie nas to wszystko summa summarum doprowadzi, no i przede wszystkim jak spuentuje Aron tę opowieść, no bo spoiler zakładam, mamy w tytule kolejnego tomu, Śmierć potężnej Thor, czyli zakładam, że Jane Foster nie wyjdzie obronną ręką z walki z rakiem. No z tym może być różnie, wiesz, no właśnie, no to też chciałem do tego nawiązać, że to mnie bardzo zastanawia, bo wiesz, to, że mamy spoiler w tytule, to jedno, ale czy zaraz to nie będzie odwrócone po komiksowemu, jak to w wielu, wielu przypadkach bywa, że te postaci zanim zdążą ostygnąć, to już wracają nam z powrotem, no to ale to też może być tak, że ta śmierć będzie taka metaforyczna, to znaczy, że Jane Foster ostatecznie zrezygnuje z roli Thor i dlatego śmierć potężnej Thor, bo po prostu przestanie pełnić tę funkcję. A jeszcze sama postać będzie żyła, więc to różnie może być. Ja nie spieszyłbym się z zarzucaniem spoilerów tytułowi tego tomu, bo no to... Aron też potrafi zaskoczyć czasami. No, ja powiem otwarcie, jestem bardzo, bardzo nakręcony na ten finał. No i też na finał całego tego dużego wątku, bo jakkolwiek jest to trochę rozciągnięte, to naprawdę czyta mi się to z nieukrywaną przyjemnością. No i cóż, no, maj za pasem tak naprawdę, no, w przyszłym tygodniu już w kwiecień wchodzimy, więc ani się nie obejrzymy i zakładam, że się będziemy spotykać przy wielkim finale, tym bardziej, że no, jak już mamy zakończenie serii, to nie wyobrażam sobie, żebym miał tak dawać ciała jak teraz i odkładać zakup tego komiksu. No, także cóż, dzięki ci bardzo, Michale, za kolejną ciekawą rozmowę na temat potężnej Thor. Ja tobie również dziękuję, Jerry, jak zwykle była to przyjemność. No i spotykamy się, mam nadzieję, wkrótce, pewnie jeszcze przed potężną Thor o czymś innym nam się uda pogadać, mam taką nadzieję. No, a za dzisiejszy podcast wszystkim słuchaczom i słuchaczkom oczywiście dziękujemy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!